Szczęść Boże, Piotr Brzezina, witam i zapraszam na południowe wydanie informacji dnia. W przyszłym tygodniu do Polski dotrą niemieccy żołnierze, którzy będą obsługiwać wyrzutnie Patriot. Prezydent Andrzej Duda podpisał dokument, który zezwala żołnierzom Bundeswehry na stacjonowanie w Polsce. Pod koniec listopada na Przewodów spadła rakieta obrony przeciwlotniczej Ukrainy. Zginęły dwie osoby. Wówczas niemiecki rząd wyszedł z propozycją, by umieścić przy wschodniej granicy Polski i tym samym zewnętrznej granicy NATO systemy Patriot. Polska zaproponowała, by te przekazać Ukrainie, na co Niemcy nie wyraziły zgody. Ostatecznie Polska zgodziła się na umieszczenie Patriotów przy wschodniej granicy. Propozycja Polski o przekazaniu systemów Ukrainie również zostanie zrealizowana, bo taką deklarację złożył i Berlin, i Waszyngton. Niemieckie Patrioty zostaną umieszczone na Lubelszczyźnie. Resort obrony informował, że będzie to co najmniej 12 wyrzutni. Zostaną one wpięte w polski system dowodzenia. Niemieccy żołnierze, którzy będą obsługiwać systemy Patriot, w przyszłym tygodniu mają dotrzeć do Polski. Mowa tu o kilkuset żołnierzach. O Soledar toczą się zacięte walki. Miasto pozostaje pod kontrolą Kijowa. Polska w ramach koalicji międzynarodowej dostarczy na Ukrainę kompanię czołgów Leopard, oświadczył wczoraj we Lwowie prezydent Andrzej Duda. Ukraina broni Soledaru. Walki cały czas trwają, zapewnia prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, podczas gdy rosyjska grupa Wagnera rozpowszechnia informacje o przejęciu miasta. Zaraz drżały terrorysty i... Teraz państwo terrorystyczne i jego propagandziści próbują udawać, że miasto Soledar, prawie całkowicie zniszczone przez okupantów, jest osiągnięciem Rosji. Będą to przedstawiać i już prezentują swojemu społeczeństwu w taki sposób, aby wesprzeć mobilizację i dać nadzieję tym, którzy popierają agresję. W walkach o Soledar Rosjanie ponoszą ciężkie straty. Wczoraj na Kremlu zapadła decyzja o zmianie głównodowodzącego wojną na Ukrainie. Został nim szef sztabu generalnego Rosji Walerij Gerasimow. Powodów tej decyzji można doszukiwać się właśnie w niepowodzeniach na froncie. Czytamy w oświadczeniu brytyjskiego Ministerstwa Obrony. Wyznaczenie szefa sztabu generalnego na dowódcę teatru wojennego jest wskaźnikiem rosnącej powagi sytuacji, z którą mierzy się Rosja, a także wyraźnym potwierdzeniem, że prowadzona kampania nie osiąga strategicznych celów Rosji. Rosja przerzuca sprzęt oraz żołnierzy na Białoruś. Obecnie w tym kraju ma przebywać 15 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Rośnie prawdopodobieństwo uderzenia na Ukrainę ze strony Mińska. Kijów przygotowuje się na taki scenariusz. Ponieważ wróg mógłby potencjalnie gromadzić wojska wzdłuż naszych północnych granic i przeprowadzać manewry tam, gdzie nasza brygada ma swoje obowiązki, teraz szkolimy nasze mobilne jednostki strzeleckie. Trenujemy mobilne ogniwe grupy. Wczoraj na Ukrainie przebywał prezydent Andrzej Duda. Tak polskiego przywódcę przywitali mieszkańcy Lwowa. Wyszli na ulicę, by podziękować za wsparcie, które od pierwszych dni wojny Polska zapewnia Ukrainie. W Lwowie padła deklaracja o przekazaniu Ukrainie 14 czołgów Leopard. Polska przekaże je w ramach szerszej koalicji międzynarodowej. Chcemy, żeby to była koalicja międzynarodowa i my do tej koalicji międzynarodowej podjęliśmy decyzję o włożeniu pakietu, pierwszego pakietu czołgowego kompanii czołgów Leopard. Wraz z polskim przywódcą we Lwowie był również prezydent Litwy. Wizyta odbyła się w ramach Trójkąta Lubelskiego. Prezydenci podpisali wspólną deklarację o dalszej współpracy i wsparciu dla walczącej Ukrainy. Ważnym punktem we wzajemnych relacjach była wizyta prezydentów Polski i Ukrainy na cmentarzu Orląt we Lwowie. To tam pogrzebani są obrońcy Rzeczpospolitej, obrońcy Lwowa przed sowiecką agresją. Wzrosły ceny biletów PKP Intercity. Wynika to m.in. z dynamicznej sytuacji na rynku energetycznym.
Od wczoraj obowiązuje nowy cennik biletów PKP Intercity. Ma on zrekompensować wzrost kosztów działalności przewoźnika. Wynika to m.in. z rosnących kosztów energii elektrycznej z 500 milionów do 1,5 miliarda złotych. Mówił na antenie Radia Maryja redaktor Czesław Warsewicz, redaktor naczelny portalu nakolei.pl. Ekspert do spraw kolejnictwa dodał też, że PKP Intercity jest spółką prawa handlowego i musi budować rachunek ekonomiczny w oparciu o stabilny układ finansowy i rozwojowy. Oczywiście, no, każda podwyżka jest bolesna i to dotyka wielu osób, wielu podróżnych. Przy czym oczywiście jest tak, że to wpisuje się też w całość też tej sytuacji ogólnogospodarczej. Ceny energii bardzo znacząco podnoszą koszty funkcjonowania wszystkich przewoźników, operatorów kolejowych, no bo wiemy, że ta podwyżka cen biletów Intercity nie jest odosobniona. To dotyczy praktycznie wszystkich podmiotów przewozowych na kolei. Kolej należy do jednego z bezpieczniejszych środków transportu, dlatego w ostatnim czasie PKP Intercity zaobserwowało wzrost zainteresowania swoją ofertą wśród pasażerów. Taki trend pozwala na stabilizację finansów firmy. Na pewno doświadczenie podróżnych ostatnich miesięcy, lat, poprawy oferty powoduje, że ta konkurencyjność była utrzymana, jest utrzymana i będzie wzrastała w stosunku do innych środków komunikacji, transportu. Zmiany w cenniku PKP Intercity najbardziej odczują pasażerowie składów Pendolino. W tym przypadku ceny biletów wzrosną o prawie 18%. O 17,5% wzrosną ceny biletów na połączenia Express Intercity, a podróż składami TLK i Intercity będzie droższa o blisko 12%. W poniedziałek uczniowie zamieszkujący województwa lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie i śląskie rozpoczną ferie zimowe. Niestety, według prognoz IMGW, nie możemy liczyć na opady śniegu. Wszystko wskazuje na to, że tegorocznym feriom towarzyszyć będzie wiosenna aura. Śnieg utrzyma się tylko na Podhalu oraz w Tatrach. Obecnie wysoko w górach grubość pokrywy śnieżnej sięga 1,5 metra. Nieco niżej na Hali Gąsienicowej są to 64 cm, a na Polanie Chochołowskiej 36. Niestety nie mogę pocieszyć uczniów, którym ferie przypadną w późniejszym okresie. Do połowy lutego, a nawet dłużej, będzie napływało cieplejsze powietrze, czyli aura podobna do obecnej, mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. W najbliższych dniach w większości kraju termometry będą wskazywały wartości dodatnie. Ujemne temperatury prognozowane są w Zakopanem. Kryminalna policja rozbiła grupę przestępczą. Zatrzymano 5 mężczyzn, którzy od starszych osób mieli wyłudzać pieniądze metodą na wnuczka, policjanta czy adwokata. Śledztwo trwa od września. Wtedy w Piasecznie doszło do wyłudzenia od starszego mężczyzny 80 tysięcy złotych. Miesiąc wcześniej w Łodzi doszło do podobnego zdarzenia. Policjanci zatrzymali 5 osób. Pierwszego mężczyznę poszukiwanego listem gończym złapali w województwie podlaskim, gdy ten próbował wyjechać z Polski. Kolejnych 4 ujęli kilka dni później. Zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratury regionalnej w Lublinie. Usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, która wyłudzała od osób starszych pieniądze metodą na wnuczka, policjanta czy adwokata. Sprawa jest rozwojowa. Niewykluczone, że mężczyźni usłyszą kolejne zarzuty. Podwyższenie wieku emerytalnego, ograniczenie programu 500+ i prywatyzacja państwowych firm, a nawet autostrad – to pomysły na zmiany w naszym kraju przedstawione przez eksperta Platformy Obywatelskiej Bogusława Grabowskiego. Do wyborów został niespełna rok, mimo to Platforma Obywatelska wciąż nie przedstawiła swojego konkretnego programu wyborczego. Plany partii zdradzają jednak jej eksperci. Opozycja ma dzisiaj najlepszy program, jaki można sobie poprzeć. Trzeba wydłużać okres pracy, który będzie dłuższy niż jest teraz. Przekonuje były członek Rady Polityki Pieniężnej i doradca ekonomiczny Platformy Obywatelskiej Bogusław Grabowski. Chce likwidacji 13 i 14 emerytury oraz skierowania świadczenia 500+ do wybranych rodzin. Wycofujemy te programy socjalne, które są bezskuteczne. Ekonomista żąda podziału spółki Orlen. Natychmiast
rozbić ten koncern, nie dopuścić przede wszystkim trzeba było do fuzji z Lotosem. Jak przekonuje, potrzebna jest prywatyzacja wszystkich spółek Skarbu Państwa, a nawet autostrad. Nie widzę powodu, żeby w długim okresie jakiekolwiek były. Nawet firmy zbrojeniowe w Stanach Zjednoczonych są prywatne. Lotniska, wiadukty i autostrady. Politycy Prawa i Sprawiedliwości wskazują, że Bogusław Grabowski przedstawił plany partii Donalda Tuska. Donald Tusk stanąłby przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i wbił tabliczkę z napisem Polska na sprzedaż. To jest program Platformy Obywatelskiej. Od wypowiedzi swojego eksperta odcina się lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Poglądy pana doktora Grabowskiego są jego poglądami. Nie jest mi znany fakt, żeby to było założenie programowe Platformy. Raczej nie. Platforma Obywatelska nie cofnęłaby się przed prywatyzacją państwowych firm, skoro w ciągu 8 lat rządów PO-PSL sprywatyzowano 950 spółek. Prywatyzacja byłaby zagrożeniem dla naszej gospodarki, mówi wiceminister aktywów państwowych Karol Rabenda. Bez tych podmiotów, kontroli nad tymi podmiotami bylibyśmy dużo słabsi, a wręcz bezbronni, na przykład w takich sytuacjach, z jaką mamy niestety do czynienia od roku, czyli wojną na Ukrainie. To również rząd Donalda Tuska podniósł wiek emerytalny do 67 roku życia. Dziś część polityków stara się ukryć ten fakt. Ten wiek nie został podwyższony, a rozmowa o nim i tak będzie, to jest coś oczywistego, co wróci. Przekonuje były przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Platforma to partia budowana na kłamstwie, wskazuje rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Dzisiaj polityką Platformy Obywatelskiej jest to, aby kłamać i kłamstwo kłamstwem przykrywać. Ekspert Platformy Bogusław Grabowski jest zwolennikiem przystąpienia Polski do strefy euro. Tego kroku domaga się także Donald Tusk. Przyjęcie unijnej waluty wiązałoby się choćby ze wzrostem cen, tak jak w Chorwacji, mówi dr Gabriela Masłowska. Kraje, które się zdecydowały na wejście do tej strefy euro, mówiąc krótko, nie mają z tego żadnych korzyści, pozostają nadal słabiej rozwinięte. Mają wysoką inflację, mają wysokie bezrobocie. Jak podkreśla politolog profesor Zdzisław Winnicki, ekspert Platformy mówi o rzeczywistych celach tej partii. Zapowiedź wycofania reform PiS-u nie zmieni postawy wyborców Tuska. Elektorat Platformy Obywatelskiej i w ogóle opozycji ma charakter ideologiczny. Umocni to także elektorat prawicowy, elektorat patriotyczny, który zrozumie, czym grozi zwycięstwo opozycji. O tym, kto utworzy nowy rząd, wyborcy zadecydują w jesiennych wyborach parlamentarnych. Niemiecka firma przez ponad 20 lat sztucznie zawyżała ceny sprzedaży swoich urządzeń i systemów czyszczących na terenie Polski. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na firmę 26 milionów złotych kary. Od końca lat 90. niemiecki producent w porozumieniu ze swoimi dystrybutorami w Polsce ustalał minimalne i sztywne ceny detaliczne produktów, zarówno sprzętu wykorzystywanego w domach, jak i przez profesjonalistów, m.in. odkurzaczy, myjek i urządzeń wysokociśnieniowych. Przez ponad 20 lat nie można było kupić w Polsce produktów popularnej przecież marki Kärcher taniej niż po odgórnie narzuconych cenach. To bulwersująca sprawa, przede wszystkim ze względu na okres trwania zmowy rynkowej. Porozumienie dotyczyło początkowo sklepów stacjonarnych, a następnie sprzedaży internetowej. Mówi prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny. W umowach zawieranych z polskimi pośrednikami niemiecka firma narzucała z góry ustalone ceny produktów. Przez to klienci nie mogli kupić ich taniej. Przedsiębiorcy, którzy decydowali się na obniżki, byli karani przez firmę odbieraniem rabatów, pozbawianiem wsparcia marketingowego, a także grożono im wypowiedzeniem umów współpracy. W związku z tymi praktykami prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na niemiecką firmę 26 milionów złotych kary. Byłaby ona wyższa, gdyby firma nie współpracowała z urzędem. Przypominamy, że do 10 lutego organizacje pozarządowe mogą zgłaszać się do projektu Pokonać Bezdomność. To program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
W kryzysie bezdomności żyje około 33 tysiące osób. To oficjalne dane, ale jak alarmują organizacje pomocowe, w Polsce takich osób może być nawet dwa razy więcej. Odpowiedzią na problem bezdomności ma być kolejna już edycja rządowego programu Pokonać Bezdomność. Programu skierowanego do organizacji pozarządowych, które najlepiej znają potrzeby bezdomnych. Czytamy w komunikacie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Dotacje od 50 tysięcy złotych do 300 tysięcy złotych można przeznaczyć między innymi na dostosowanie placówek do potrzeb osób dotkniętych problemem bezdomności. My jako rząd stwarzamy odpowiednie narzędzia pomocowe skierowane do lokalnych podmiotów, które najlepiej znają potrzeby swoich mieszkańców. Dotacje można uzyskać w 4 modułach. W ramach pierwszego, zwanego profilaktyką, od 50 tysięcy do 100 tysięcy złotych. Na drugi moduł, którego celem są działania interwencyjne i aktywizujące osoby bezdomne, przewidziana jest dotacja do 300 tysięcy złotych. Ponadto program przewiduje dotacje na ulepszenie infrastruktury udzielającej schronienia osobom bezdomnym. Oferty mogą składać też organizacje pozarządowe, które inspirują do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym. Oferty należy zgłaszać do właściwych wydziałów polityki społecznej urzędów wojewódzkich. Termin upływa 10 lutego. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31 marca bieżącego roku. To były informacje dnia w imieniu całego zespołu redakcyjnego. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę spokojnego popołudnia z Panem Bogiem.